Zaprezentuję teraz praktyczny pomiar napięcia sieci energetycznej 230 V przy pomocy multimetru przenośnego. Ten multimetr jest niepodłączony do sieci zasilającej, pracuje na zasilaniu bateryjnym, natomiast jego wyjścia, jego gniazda pomiarowe nie są izolowane. To nie jest multimetr, który ma izolowane gniazda pomiarowe. Te gniazda są połączone ze sobą, co wymusza, żeby ich ekrany były na wspólnym potencjale. Nie może być różnicy napięć pomiędzy masami sond podłączonymi do tych kanałów. Podłączę sondy do oscyloskopu. Podłączę teraz układ pomiarowy. Będę chciał zmierzyć zarówno napięcie zasilające, jak i prąd pobierany przez pewne urządzenie. Tym urządzeniem jest akurat stacjonarny miernik, dosyć duży, polskiej produkcji. To jest wtyczka od niego. Nie będę go tutaj już umieszczał na planie, z tego względu, że po prostu jest mało miejsca, a chciałbym, żeby to było jak najbardziej czytelne, żeby te wszystkie elementy, które pokazuję, były jak największe. Również, by wszystko było jak najbardziej czytelne, układ będzie zmontowany po prostu na biurku, przez co nie będzie zbyt bezpieczny. Jest to niezalecane, ale w ten sposób najłatwiej przedstawię dokładnie, co montuję. Po pierwsze, listwa zasilająca, z której będę brał zasilanie, posiada włącznik, gdzie w tej chwili to wyłączam. Mam też próbnik, żeby sprawdzić, czy na pewno wszystko zadziałało tak, jak trzeba. Więc na sam początek potwierdzam, że nie mam zasilania. Nim podłączę się tutaj do zasilania, te przewody sobie zostawię luzem, podłączę się na samym końcu. I teraz tak, ponieważ końcówki masowe od sond muszą być spięte razem, muszą być na wspólnym potencjale, to najlepiej, aby były na potencjale przewodu neutralnego sieci. Tutaj nie muszę wprowadzać fazy na całe urządzenie, wystarczy, jeżeli to będzie przewód neutralny. Zaznaczam, że ten przyrząd nie jest połączony z masą ziemi, nie jest zasilany z zasilacza podłączonego do wtyczki. Najbardziej przypomina po prostu uniwersalny multimetr, który jest zasilany z baterii i nie ma żadnego innego połączenia. Teraz tak, żeby sprawdzić prąd, zmierzyć prąd, wykorzystam spadek napięcia na rezystorze. To jest rezystor, z tego co pamiętam, to jest 1/100 Ohma do 22 A. Celowo wziąłem taki odkryty, taki kawałek metalu, żeby wszystko było jak najbardziej widoczne i czytelne. Więc przewód od sieci neutralnej, oznaczę go sobie oczywiście tutaj czarnym, podłączę do tego zacisku w sposób pewny. Chcę z niego odebrać płynący prąd i dostarczyć do urządzenia. Teraz tak, do urządzenia chcę też podłączyć fazę. Więc fazę stąd, tym razem już bez rezystora pomiarowego, podłączam tutaj, tak, czyli mam przewód neutralny, fazowy. Tutaj mam po prostu kabel i podłączam przewód zasilający. Czyli do wtyczki odbiornika podpiąłem przewód neutralny, przewód fazowy. Położę ją sobie tutaj, niech sobie leży. Ten kabel mi w kadrze się nie zmieści, więc go już wysunę. I tutaj mam przewód neutralny oraz przewód fazowy podpięty. Ponieważ nie ma znaczenia, na którym z tych przewodów będziemy przeprowadzali pomiar, dlatego wybrałem przewód neutralny. Gdzie chcę zmierzyć napięcie? Na tym rezystorze będzie występował jakiś spadek napięcia, więc tak naprawdę napięcie sieci energetycznej dostarczane do przyrządu pomiarowego, tutaj do odbiornika, chcę zmierzyć w tym punkcie. Nie tutaj, ponieważ tutaj bym zmierzył napięcie przed tym spadkiem. Ten spadek jest minimalny, ale jeżeli już mierzymy, to róbmy to dokładnie. Mam sondę oznaczoną tutaj na niebiesko, co będzie reprezentować nam napięcie. Przekładam ją sobie tutaj. Nawet zadbam, żeby nie miała kontaktu z żadnymi odsłoniętymi metalowymi częściami tutaj naszego układu, żeby nie narażać tego izolatora na
stres i na przebicie, więc podpinam się tu i tu, w tych dwóch punktach. No, to możemy ci w ten sposób. Czyli sondą oznaczoną kolorem niebieskim będę mierzyć napięcie. Oczywiście nie wolno dopuścić do tego, żeby te dwa elementy się tutaj zwarły, bo to spowoduje po prostu zwarcie sieci energetycznej. Warto tutaj coś wstawić, co będzie nam rozdzielało, izolowało jeszcze te elementy, ale to za chwilę. Teraz pomiar płynącego natężenia. O ile tutaj będziemy mierzyć napięcie sieci, tutaj będzie różnica potencjałów rzędu 230 V RMS, czyli do 325 V w piku amplitudy, a w ogóle peak to peak to w tym momencie 325 razy 2, czyli 650. To pod warunkiem, że mamy napięcie nominalne w sieci, a nie wyższe. Teraz chcemy zmierzyć spadek napięcia na tym rezystorze, który będzie minimalny, to będą jakieś miliwolty. Oczywiście zależy od tego, ile odbiornik weźmie, ale przy tak małym rezystorze i odbiorniku pobierającym około 300 W będą to bardzo małe napięcia. Więc pierwsza zasada, żeby przewód masowy od sondy był połączony z drugim przewodem masowym od sondy. Więc podpinamy je w tym samym punkcie dokładnie, a tak naprawdę to najlepiej je podpiąć zupełnie obok siebie. Mam miejsce, to musi być pewne podpięcie, tutaj nigdzie nie może być żadnej możliwości wypięcia się tych elementów. Drugą sondę podpinam teraz w tym miejscu, ponieważ chcę zmierzyć różnicę napięć pomiędzy tym a tym punktem. Rozkładam to wszystko i teraz tak, jak już to wszystko jest podpięte, to jeszcze raz sobie sprawdzam. Przewód N czarny poprzez rezystor czarny biegnie do odbiornika. Przewód L fazowy biegnie sobie tutaj, łączy się z tym przewodem, biegnie sobie tutaj do odbiornika. Ok. Dwa przewody masowe od sond połączone w jednym punkcie, zgadza się. To jest najważniejsze. To jest klucz programu. Jeżeli te dwa przewody będą połączone razem, to generalnie pomiar powinien być prawidłowy, nie powinno się nic stać. Jedna sonda do rezystora, druga sonda do przewodu fazowego. Teraz mogę podpiąć się tutaj w listwę, tylko najpierw sprawdzę, gdzie jest faza. Tutaj powinna być faza. A tu nie. Faza dalej ode mnie. To nie ma aż takiego znaczenia, ale chcę zachować pewien standard. Teraz tak. Tu musi być czysto. Tu musi być clear. Potwierdzamy, że nie ma tutaj żadnego zwarcia, że to się nie może przesunąć. Oscyloskop nie usypie się. I teraz kolejna sprawa. Tego pomiaru najlepiej nie przeprowadzać. Nikogo nie zachęcam, nikomu nie rekomenduję. Zobaczcie, jak to wygląda. Zobaczcie na tym filmie i nie róbcie tego sami w domu. Nie ma takiej potrzeby. Co ryzykujecie? No, jeżeli już nie wspominamy o zdrowiu, a ryzykujecie zdrowie i życie, to ryzykujecie uszkodzenie sprzętu. Tego typu pomiary zostawcie na przyszłość, gdy doświadczenie pozwoli na wykonywanie ich w sposób pewny, niezawodny. Kolejna sprawa. Wszelkie manipulacje przy napięciach niebezpiecznych, wyższych, powinny być prowadzone w obecności drugiej osoby. Ktoś powinien być tutaj w pokoju, również z Wami, w tym momencie, jeżeli zdecydujecie się niestety na taki pomiar, powinien patrzeć, co się dzieje. Jeżeli gdzieś popełnicie błąd, cokolwiek się stanie, będzie ta osoba w stanie Wam spróbować pomóc, wezwać pomoc. Więc tyle o BHP. A myślę, że to będzie wystarczająco ostrzeżeń. Po prostu popatrzcie, nie róbcie, nie ma sensu. Ok, przygotowani, odpalamy. Multimetr się uruchomił, przyrząd się uruchomił. Teraz zrobimy tutaj tryb auto. Pójdę na łatwiznę. Proszę pamiętać, że tak nie powinno być, jak w tej chwili jest. Napięcie sieci na dole, tak? Dostępne tutaj, żeby dotknąć ręką, a tutaj oscyloskop, przy którym się manipuluje. To jest
niedopuszczalne. Niestety na potrzeby tego filmu jestem zmuszony zmieścić jak najwięcej rzeczy w kadrze. Jaki jest problem? Po pierwsze, dwa przebiegi są oddalone od siebie, nie jesteśmy w stanie ich skorelować, a ten przebieg to w ogóle jest jakaś masakra. Przebieg numer dwa to jest ten przebieg, który powinien być przebiegiem prądowym. Włączę filtr wyższych częstotliwości, ponieważ problemem są zakłócenia. Ten rezystor ma za małą wartość, powinien mieć większą wartość przy tak małym pobieranym prądzie. W tej chwili mamy tutaj 10 mV na podziałkę. Spróbujemy wprowadzić jeszcze więcej filtrowania. Sprzężenie AC. Sonda jest razy 10. Włączymy filtr dolnoprzepustowy. Ustalimy tutaj na kHz. I w tym momencie zaczynamy mieć przebieg. Czy jestem go w stanie bardziej powiększyć? Już nie. Tak jak mówiłem, trzeba też dobrać możliwości jakby stanowiska pomiarowego i użytych elementów do tego, co się mierzy. Kolejną rzeczą, którą trzeba zrobić, to tutaj też wprowadzę limit. Sprowadzę do zera obydwa przebiegi. Ponieważ ten rezystor, jak widać, jest po prostu tutaj, ma zbyt małą wartość do tego obciążenia, to mogę teraz albo zwiększyć obciążenie, albo zmienić rezystor.